Analiza weekendowa, rynek walutowy. Tutaj rozpoczynamy od pary euro do dolara. Tak jak w ubiegłym tygodniu zwracałem uwagę, że jest duże prawdopodobieństwo wybicia tutaj strefy, wybicia strefy wsparcia na poziomie około 1,1120, 1,1130. Tak też w tym tygodniu się stało. Długa czarna świeca, która zeszła do poziomu kolejnego wsparcia, kolejnego poziomu wsparcia na poziomie około 1,0970. No i pytanie teraz, czy to wsparcie zadziała? Oczywiście ono może zadziałać, ale moim zdaniem zadziała, jeżeli w ogóle, to zadziała tylko w ramach jakiegoś delikatnego odbicia. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Jak widzimy na wykresie dziennym, możemy tu się dopatrzeć pewnego rodzaju, jak gdyby, no, piątki już. I to właśnie może spowodować, że nastąpi tutaj jakiś ruch wzrostowy, ale moim zdaniem będzie to tylko i wyłącznie korekta, pod warunkiem, że ona w ogóle będzie, bo nie możemy wykluczyć, że mamy tutaj po jakimś pierwszym rozpoczęciu fali wydłużoną taką falę korekcyjną A, B, C i teraz dopiero rynek wchodzi w falę trzecią. W każdym bądź razie jest w tej chwili na wykresie dziennym i poparte tą długą świecą na wykresie tygodniowym wskazanie na to, że rynek będzie kontynuował te spadki. Ja zwracałem tu uwagę na ten element, który był dla mnie podstawowy, że jest to możliwy ruch na zejście nawet na nowe minima, wybicie czy naruszenie tej konsolidacji wynikającej tutaj już z tych wielu miesięcy. Dlaczego? No ponieważ tu może najpierw jeszcze wrócę na chwilę do tygodniowego wykresu. Bardzo istotny element tutaj, na który nie w ubiegłym tygodniu, ale 2-3 tygodnie temu też zwracałem uwagę, a mianowicie po wybiciu tej linii tutaj trendu, rynek doszedł idealnie do tej linii trendu, do strefy wsparcia, do strefy oporu, utworzył formację odwracającą, silną formację i wyraźną, dużą formację harami, która już tak naprawdę zostawała tutaj w pewnym sensie taka, no, minimalnie potwierdzana, ale to wisiało na włosku. Rynek co prawda bronił, a w tej chwili doszło do wyraźnego jej potwierdzenia. W związku z tym, nawet w tym ujęciu tygodniowym, tak jak powiedziałem, możemy raczej spodziewać się tego, że rynek będzie podążał ku minimum, a być może nawet właśnie wybije tutaj ten rejon 1,05, czyli tej tutaj szerokiej, dość już trwającej niemalże 2 lata konsolidacji. Zanim może, ale nie, dobrze, pojedziemy w tym kolejku, w tym kierunku, bo jeszcze na koniec dzisiaj przygotowałem jeden wykres, ale to za chwileczkę. Spójrzmy teraz na jena. Jen po dojściu do tej strefy tutaj wsparcia wynikającej z ostatniego dołka, przedostatniego dołka właściwie, wykonał nam formację gwiazdy porannej. No i ta formacja mimo wszystko nie została potwierdzona, tak? Ona nie została potwierdzona, ale tak naprawdę też musimy sobie zdawać sprawę, że mamy dojście do strefy oporu i nie mamy wyraźnego cofnięcia, a więc wszystko wskazuje na to, że ten ruch wzrostowy powinien być kontynuowany. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Tu na wykresie dziennym oczywiście z powodu na tą silną strefę oporu mamy jak gdyby cofnięcie, ale już w piątek rynek ponownie próbował zaatakować ten ruch spadkowy. Taki drobiazg w postaci tej małej czarnej świecy wskazuje również na to, że mamy tu możliwość utworzenia się jakiejś korekty pędzącej A, B, bo tutaj jest na pewno trójka, a nie piątka, i C. Pytanie tylko, czy to C zostało już wykończone, czy być może w ramach jakiegoś jeszcze małego spadku będziemy mieli jeszcze jakąś tutaj jedną czy dwie mniejsze czarne świece i dopiero potem, ale tego bym się spodziewał najbardziej, czyli potem wybicia tej strefy. Oczywiście wybicie, retest i podążamy ku kolejnej strefie, a być może nawet i ku poziomowi 108 zł, czyli gdzieś tutaj w tej rejony tego szczytu. A więc tu mamy tendencję wzrostową w tym takim wymiarze dziennym i szansę na to, że będziemy atakowali ten poziom tutaj około 108. Oczywiście nie, że już dzisiaj, jutro czy pojutrze, ale jest na to duże prawdopodobieństwo. Tym niemniej jednak w tej pierwszej fazie mimo wszystko spodziewałbym się wybicia tutaj tego szczytu. Pytanie teraz tylko, tak jak mówię, czy będzie ruch jakiś jeszcze w dół, czy już od razu będzie ta kontynuacja. Kolejny to jest kabel, który oczywiście sprawił tam nam nocną niespodziankę,
postaci tego spadku. I tak jak już wspominałem delikatnie w ubiegłym tygodniu, no takie długie, długie cienie rzadko kiedy zostają, że tak powiem, zostawione samopas. One najczęściej są testowane. Jak widzimy, rynek robi wszystko, żeby chyba to właśnie dokonać, bo kolejny tydzień spadek i jesteśmy już bliżej tego tutaj minimum. Nie chcę przez to powiedzieć, że to minimum jest tym, które ostatecznie zatrzyma spadki. Moim zdaniem jest duża szansa na to, że rynek zejdzie, że tak powiem. Gdzie ja może tu zrobię, przypomnę, niebieski. Jest tutaj zatrzymanie w strefie, ale jeżeli spojrzymy na ten układ, to no, brakuje tu takiego, bym powiedział, układu pięciu fal. Moim zdaniem będziemy na funcie niżej i kto wie, czy mimo wszystko za jakiś czas, oczywiście nie w perspektywie dnia czy tygodnia, ale za jakiś czas nie powąchamy minimum, jakie miało miejsce w 85 roku, czyli bardzo zbliżone 1,05. To jest taki mój, na razie widać kierunek docelowy i tutaj nie za wiele chce się chyba coś zmienić. Kolejny to jest Kangur, ale tutaj o. I bardzo ciekawa moim zdaniem para, ostatnio właściwie lubuje się w tej parze. Znaczy mimo teraz trudnego okresu oczywiście mamy tą konsolidację, ale zwróćmy uwagę. Z jednej strony możemy mówić o wykreślaniu korekty, no bo po tym dużym spadku tutaj w dół możemy mówić o korekcie takiej w postaci klina. Ale ja może najpierw przejdę na wykres tygodniowy, bo to będzie, tak powiem, lepiej widoczne. Dojście do strefy oporu, no jest reakcja prospadkowa, ale ten tydzień również nie zdołał, że tak powiem, wybić tutaj tej strefy utworzonej na bazie szczytu i tu może już będzie ciekawsze zejście do poziomu wykresu dziennego, o, tego szczytu, czyli mamy tutaj ruch wzrostowy, korekta, wejście na nowy szczyt, bujanka, ale jak gdyby z coraz wyższymi dołkami i na poziomie wyższym od tego szczytu. Moim zdaniem jest to przygotowanie przed atakiem na tą strefę umiejscowioną gdzieś na poziomie około 1,30-34. Docelowo nawet widziałbym możliwość ruchu tutaj do poziomu około 1,36 z groszem do kolejnej silnej strefy, jaka występuje właśnie na tym poziomie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, niebezpieczeństwem dla wzrostów jest fakt, że tutaj możemy dopatrywać się kształtowania się wykresu w postaci klina, ale to i jak gdyby zakończenia już korekty na poziomie 38,2% zniesienia, nie możemy tego zanegować, ale w tej chwili wykres dzienny pokazuje, że tu, jeżeli z tego miejsca poszedłby ruch wzrostowy, to on powinien iść na nowe szczyty, czyli do tej najbliższej strefy 1,34, a to może świadczyć o tym, że będzie podążał dalej ku górnemu ograniczeniu jak gdyby kanału, nie klina, tylko kanału. Tak to wygląda według mnie na wykresie dziennym. Wybicie tego poziomu, a następnie poziomu 1,300, no to zmiana sytuacji na sytuację prospadkową. Warto, myślę, obserwować. Fajne ruchy ma ta para i naprawdę ciekawie można tutaj na niej pogrywać. Nawet jeżeli mamy taki, nazwijmy, męczący jak gdyby trend boczny, to w ujęciu intradayowym są fajne ruchy na tej parze. Czyli tu wskazywałbym raczej na tendencję wzrostową. No i na koniec Kangur, który, tak jak powiedziałem, zasłonił nam czarnym korpusem w ubiegłym tygodniu poprzedni biały, odbijając się od strefy oporu, ale nie zostało teraz potwierdzone. Mamy taką, nazwijmy, tydzień niezdecydowania. Powstała szpulka, biała szpulka, wyraźne górne cienie. Jak to wygląda w przypadku wykresu dziennego? No mamy tutaj po utworzeniu czegoś na wzór jak gdyby piątki, możemy mówić, i ta obrona moim zdaniem wynika z tego faktu, że zeszliśmy do 61,8% zniesienia i ukształtował to się, i to jest dla mnie bardzo istotny element. Spójrzmy, mamy ostatnią korektę, szczyt, zejście do poziomu tej ostatniej korekty, odbicie, wybicie tego poziomu, ruch powrotny, odejście. W
tej chwili traktowałbym to tylko i wyłącznie jako ponowny ruch powrotny do tej wybitej i tutaj z tego miejsca oczekiwałbym dalszego spadku. Jeżeli weźmiemy tą szerszą perspektywę, no to musimy pamiętać, że po ruchu impulsie w dół mieliśmy korektę, następnie układ, który jest znowu trójką, a więc nie jest tutaj impuls, a więc część większej korekty i piątka, czyli 3, 5, układ korekty pędzącej niemalże 1 do 1. A więc spodziewałbym się na kangurze mimo wszystko ruchów ku i tylko w tą stronę bym grał, tylko na spadki. I na koniec coś, co godzi wszystkie te tutaj jak gdyby analizy tych poszczególnych par, bo każda z nich jest jak gdyby powiązana z dolarem. I tutaj mamy indeks dolara cenowego. W tym tygodniu doszło do wybicia tej tutaj linii trendu. Jest to o tyle istotne, że jeżeli spojrzymy na to w nieco dłuższym, szerszym takim kontekście, to widzimy tutaj wyraźnie jakiś ruch do góry, czyli możemy powiedzieć, że mamy falę jakąś pierwszą, falę drugą, tą falę trzecią najmocniejszą, teraz fala czwarta w postaci korekty prostej i teraz spójrzmy na tym układ. Impuls, korekta, czyli a po środku tutaj właściwie ten impuls ostowy jest też korektą, czyli to jest większa korekta pędząca i najprawdopodobniej rozpoczęła się teraz fala tutaj trzecia w trzeciej na wykresie tygodniowym. Dlatego nie spodziewałbym się jakiegoś, nie wiem, próby na wykresie tygodniowym tutaj kolejnej utworzenia czarnej świecy. Na dziennym być może jakiś retest wybitego tego tutaj szczytu, bo przecież jeżeli przyjdziemy na wykres dzienny, to mamy tutaj wybity ten szczyt i mógłby być jeszcze jeden retest, tylko zwróćmy uwagę, w czwartek ten retest miał miejsce. Widzimy poziom i w czwartek była świeca, retest, piątek szedł. Czyli indeks dolarowy wskazuje wyraźnie na to, że dolar będzie się umacniał co najmniej do wyjścia na te nowe poziomy szczytów. Oczywiście tu może być, tak jak mówiłem, ta fala piąta i to może być jakieś, nie wiem, mniej widoczne wzniesienie. Ja taki pierwszy poziom docelowy na 105 ustawiłem tutaj, wynikający ze strefy mniej więcej w tych rejonach, ale to i tak jest 10%, ponad 10% do wzrostu na tym indeksie dolarowym, a przy umacniającym dolarze, no to tak, para euro do dolara zgadzałaby się, że może lecieć na te nowe dno i wybijać dołem właśnie tą konsolidację, bo przecież euro będzie w stosunku do dolara słabo. Jen natomiast, para dolar do jena, którą omawiamy, no to tam kierunek wzrostowy, no bo dolar się umacnia, tak? Kanadyjczyk, czyli dolar do dolara kanadyjskiego, się umacnia dolar, czyli też wzrostowy. I Australijczyk, Australia do dolara, bo to jest odwrotnie para, czyli umacnianie dolara, no to spadek na tym wykresie. No i to odbyło się na zasadzie, kiedy zacząłem analizować te wykresy, przygotowywać się do tej analizy weekendowej, przeanalizowałem jak zwykle te pary walutowe, ale pewna jak gdyby układanka właśnie tych kierunków, która tak dość moim zdaniem wyraźnie widoczna jest na tych wykresach, no spowodowała, że mówię, weź zobacz, no jak to wygląda ten dolar, indeks dolarowy. No i wtedy dopiero otworzyłem ten wykres, no i dostałem jak gdyby tylko potwierdzenie dla tych kierunków. Także nie było to na zasadzie zobaczymy co było na indeksie dolarowym, bo go naprawdę bardzo rzadko oglądałem. I potem dopasowywanie tego na wykresach par walutowych, tylko pary walutowe wskazywały takie kierunki i to jakoś dziwnie się układało, że właśnie wszystko w kierunku tego umacniającego się dolara, no a sprawa się dla mnie wyjaśniła właśnie patrząc na ten wykres, mamy wyraźne wybicie i tak jak mówię, ja bym ocenił, że tu jest jakaś pierwsza, druga pędząca i teraz pierwsza, druga i trzecia w trzeciej na wykresie tygodniowym, czyli ta teoretycznie najmocniejsza i to może spowodować, że to będzie właśnie ten ruch, gdzie na tych parach z dolarem będziemy mieli fajne, dłuższe jakieś ruchy, na których będzie można szybciej i łatwiej, bo w trendach zawsze jest łatwiej, pod warunkiem, że gra się z trendem, zarabiać. To tyle, jeśli chodzi o analizę rynku walutowego.